Księga Objawienia, drugi rozdział od 20 wiersza. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeczeteństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzy się nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bis Vers 29. Wir haben gestern gesehen, dass Thyatira die Christenheit im Mittelalter zeigt. Wczoraj żeśmy o tym mówili, że Thyatira obrazowo przedstawia tych chrześcijan, którzy żyli w czasie średniowiecza. Sie wird repräsentiert durch die römisch-katholische Kirche. I ona jest tutaj reprezentowana przez Kościół rzymskokatolicki. Und wir haben gestern in Vers 19 gesehen, dass viele guten Werke in diesem großen kirchlichen System getan worden ist. I żeśmy wczoraj widzieli z wiersza 19, że wiele dobrych uczynków wypływało z tego wielkiego kościoła. Aber in Vers 20 sagt der Herr, ich habe gegen dich. Ale w wierszu 20 Pan mówi, lecz mam ci za złe. Und damit wir diesen 20. Vers verstehen, müssen wir wissen, wie die Offenbarung oft spricht. I abyśmy ten 20 wiersz dobrze rozumieli, to musimy również i poznać, w jaki sposób często objawienie się wysławia. Sie stellt uns Bilder vor, die wir geistlich verstehen müssen. Bardzo często w tej księdze widzimy obrazy, które musimy rozumieć duchowo. Es wird von Johannes gesagt, dass er sah. Nicht nur hörte, sondern sah. O Janie, który pisał tą księgę, jest napisane, że on zobaczył lub widział, nie tylko słyszał. Er sah Bilder und er hat sie uns mitgeteilt. On widział różne obrazy, różne postacie, widzenia i on nam o tym tutaj pisze. Und wir können die geistliche Bedeutung erkennen. I z tego możemy wyciągnąć duchowe znaczenie. Wir haben in Vers 20 eine Frau. W wierszu 20 oglądamy pewną niewiastę. Eine Frau in der Bibel ist das Bild eines festgefügten Systems. Niewiasta w Biblii jest obrazem na taki mocno utrwalony system. Er spricht also in Vers 20 nicht von etwas, das ab und zu vorkommt. A więc w wierszu 20 Jan mówi o tych rzeczach nie jako o takich, które od czasu do czasu się pojawiają, sondern von einem festgefügten System in dieser großen kirchlichen Organisation. Ale mówi tutaj o mocno utrwalonym systemie w tej wielkiej kościelnej organizacji.
Es ist ein ungöttliches fremdes Element. A jest to niezgodny z Bogiem obcy element. Das ist das Bild von Isabel. I takim jest właśnie ten obraz tej Izabel. Wenn wir sie kennen aus dem Alten Testament. Jak znamy tą niewiastę ze Starego Testamentu. Sie war eine Fremde, sie war nicht vom Volk Gottes. To wiemy, że ona pochodziła z obcego narodu, a nie z ludu Bożego. Es ist ein Gott fremdes System, das aufgerichtet worden ist in dieser Kirche. I tak też i jest to system obcy, a nie przez Boga ustanowiony w tym kościelnym systemie. Und sie nennt sich eine Prophetin. I ona siebie nazywa prorokinią. Das heißt, das ist das Bild, das die Kirche sich anmaßt zu lehren. A to oznacza, że tutaj Kościół przywłaszcza sobie prawo do nauczania. Nach Gottes Gedanken lehrt die Kirche nicht. A zgodnie z Bożymi myślami Kościół nie ma nauczać. Sondern die Kirche wird belehrt durch den Herrn und die Werkzeuge, die bereitstellt. Ale Kościół ma być pouczany przez Pana i przez te narzędzia, które Pan powołuje. A wir sehen hier, dass die Kirche sich die Stelle des Herrn angemaßt hat. I tu widzimy, że Kościół sobie przywłaszczył to stanowisko Pana. Diese Kirche lehrt und stellt Dogmen auf. Ten Kościół naucza i ustanawia dogmaty. Und das ist eine Verführung für die Knechte. A jest to zwodnicze dla sług. Und zwar in zweierlei Hinsicht. A to mianowicie z podwójnego, o podwójnym znaczeniu. Erstens zur Hurerei. Po pierwsze zwodzi do wszeteczeństwa. Das ist die Verbindung mit der Welt. A to oznacza łączenie się ze światem. Sie verbindet die Kirche mit der Welt und ihren Systemen. Ona łączy Kościół ze światem i światowym systemem. Und die zweite Verführung ist Götzenopferessen. A drugim zwodzeniem jest spożywanie rzeczy ofiarowanych bałwanom. Ein Bild des Götzendienstes, der eingeführt wird, worden ist in diesem System. Jest to obraz tego bałwochwalczego systemu, który został wprowadzony do tego kościoła. Dieser Götzendienst zeigt sich zum Beispiel durch Heiligenverehrung. Te bałwochwalstwo objawia się na przykład w postaci czczenia różnych świętych. Und durch den Bilderdienst. Bilder? Bilder. I czczenie obrazów. Wir sehen also, dass schwere Irrtümer hier angeprangert werden. A więc widzimy, że bardzo ciężkie błędy zostały tu wprowadzone. Und es geht że one są tutaj w ten wierszu ganione przez Pana. Und es geht dem Feind Gottes darum. I nieprzyjacielowi Bożemu chodzi po prostu o to, die herrliche Person des Herrn Jesus zu verdrängen. Aby tą wspaniałą osobę Pana Jezusa wypchnąć.